Arkadiusz Miklosik, dyrektor Akademii Redbox, piłkarskiej Akademii Redbox. Powiedz, Arku, jesteśmy na treningu, gdzie prowadzisz zajęcie razem z Tomkiem Bekasem. Chłopcy w różnym wieku, tak? W różnych grupach prowadzicie zajęcia. Jak w tej chwili wygląda, jeśli chodzi o ten podział poszczególnych zajęć w Akademii? Podział wygląda następująco. Chłopcy z rocznika 2003 i młodsi trenują dwa razy w tygodniu i dwa razy zajęcia w tygodniu ma grupa starsza, czyli 2002 rocznik i starsi zawodnicy. Starsi do którego wieku roku życia, trudno mi powiedzieć, w sensie tego, jak chłopcy przychodzą. Najstarszy chłopiec w tej chwili, trzech takich mamy, ma w tym roku 15 lat, chce uczęszczać, chce przychodzić, chce trenować, także nie zabraniamy mu, nie ma problemu, przychodzić, trenuje. Zasada, idea Akademii. Przyjdź może każdy, nawet jeden, nawet przy 17-latek też nad nim popracujecie, mówiąc kolokwialnie, w cudzysłowie oczywiście, i przejść dziecko 5-letnie i też dostanie indywidualny trening, jeśli będzie taka potrzeba. Tak, oczywiście. Jesteśmy tak naprawdę w drodze budowy i powstawania tych grup, dlatego podzieliliśmy ich na razie w dwie grupy, w cudzysłowie oczywiście, młodsza i starsza. Gdzieś tam wypośrodkowaliśmy, bo przedział wiekowy akurat w tych grupach, tak jak mówię, no chłopiec jeden ma 15 lat, a ten najmłodszy ma 11, także 4 lata różnicy to jest naprawdę bardzo dużo, dlatego są też zajęcia zindywidualizowane, jeśli chodzi pod kątem czystej piłki nożnej, czystej techniki piłki nożnej. Też niektóre zajęcia są dla starszych chłopców lepiej już lepiej przyswajają niektóre zagadnienia z piłki nożnej, typu przyjęcie piłki, typu prowadzenie, już można trochę trudniejszych rzeczy pododawać tym starszym, natomiast ci młodsi sobie spokojnie tą fazę budowania sobie przygotowujemy, także oni sobie innym cyklem zupełnie trenują. Ty jako profesjonalny piłkarz przechodziłeś nie jeden tak zwany okres przygotowawczy zimowy. Czy tu można powiedzieć, że są takie okresy, czy oni po prostu realizują pewien program, który tak samo by realizowali, gdyby było lato, ale mają ładną, dobrą nawierzchnię tutaj w hali na Małoszyńskiej, trenują, czy no nie wiem, no bo chyba nie ładują akumulatorów. Nie, no oczywiście, że nie. No. Akurat w tym wieku, powiedzmy, ta grupa młodsza to jest permanentne szkolenie gry i jeszcze raz gry. Techniki, cały czas, techniki, jeszcze raz techniki. Cały czas piłka przy nodze. Wiadomo, że gdzieś tam przemycamy trochę sprawności ogólnej, żeby ci chłopcy oprócz dwóch, powiedzmy, godzin, trzech, niektórzy, jak jest dobrze, WF-ów, trzech godzin WF-ów w szkole, oprócz tego mają szansę się tu u nas poruszać, trochę tej sprawności ogólnej też nabyć. Także no głównie nie akumulatory, nie bieganie, technika, gra, zabawa, uśmiech na twarzy. Widzieliśmy pewną grupę Redbox Akademii na turnieju w Suchym Lesie. Będą jeszcze jakieś starty? Gdzieś pojedziecie ty czy któryś z zaprzyjaźnionych trenerów? Mamy wstępne zaproszenie na jeden turniej dla tych najmłodszych. Jeszcze się zastanawiamy, bo akurat z tego rocznika 2005 za dużo chłopców nie mamy. Zastanawiamy się, czy jechać z tymi młodszymi. To jest w fazie, że tak powiem, przygotowywania. Pod koniec lutego jest taki turniej niedaleko Poznania i jeszcze zobaczymy, czy pojedziemy. Natomiast my startujemy z naszą ligą Redboxu na boiskach otwartych w połowie kwietnia. Będziemy 6 kolejnych sobót grali u nas na promienistej ligę. Wtedy planujemy, mam nadzieję, że już wtedy będą te grupy na tyle bardziej skonsolidowane i te przedziały wiekowe będą troszeczkę mniejsze niż teraz, że tam będzie rok różnicy, może 2 lata różnicy, ale żeby to wszystko no, było jakoś spójne, żeby to wszystko zagrało, to będziemy nabory prowadzić, jeśli zima nam puści w marzec, kwiecień. Kiedyś puści, powiedz. Do ligi jeszcze można się zapisać u ciebie, do tych rozgrywek. To są rozgrywki dla podstawówki, dla gimnazjów, dla kogo? Jeśli chodzi o rozgrywki nasze ligowe na otwartych boiskach, to jest liga skierowana do klubów. Do klubów, tak jak teraz trwa Redbox Liga Junior, Liga Halowa w Suchym Lesie, skierowana tylko dla jednego rocznika, no bo halą dysponujemy tylko w niedzielę od godziny 9 do 11 i postawiliśmy na ten rocznik i to się fajnie sprawdza nam na hali. W przyszłym roku mam nadzieję, że już tych chłopców, tych roczników, z tych drużyn będzie więcej. Natomiast na boiskach naszych na promienistej możemy sobie pozwolić na większą ilość tych poszczególnych roczników, dlatego myślę, że 4 nam się uda spokojnie zorganizować i ta liga będzie skierowana głównie do klubów.
Właśnie, czyli zapraszamy, bo w Suchym Lesie gra i Jarocin, i Komorniki, i Poznań, i jakby no nie powiem, że całe województwo, ale poszczególne gminy na pewno. Na koniec roku chciałem zapytać, mamy ligi, mamy Akademię w Poznaniu, czy jest pomysł, żeby pewne formy Akademii albo rozpocząć organizację Akademii w innych miastach, tam gdzie Red Box także funkcjonuje? Tak, jesteśmy posłowie. Dzisiaj akurat odbyło się takie dosyć mocne spotkanie u nas w siedzibie naszej Akademii na Promienistej z naszą grupą współpracującą i prowadzącą ligi amatorskie dla dorosłych w Katowicach i myślę, że podobną formułę jesteśmy w stanie przenieść na Okręg Śląski. Jak to się będzie rozwijało, czas pokaże. Mam nadzieję, że taką drogą naszą tutaj poznańską też nasi przyjaciele z Katowic pójdą. I tam też, jeśli chodzi o Red Box, Piłkarską Akademię otworzymy.